Jeśli chcemy zmieniać świat, to, to zawsze zaczynamy od siebie i odwaga to jest pierwszy stopień do, do tej kreatywności. Jeśli udało ci się zrobić coś, w co nie wierzyłeś, że, że ty to potrafisz, no to pytanie, co jeszcze potrafisz, w co, w co wierzyłeś, że, że, że nie uda ci się tego, tego zrobić? Jeśli ty nie spróbujesz czegoś, co wydaje ci się trudne, jeśli gdzieś tam nie, nie przełamiesz tych granic swoich możliwości, to nigdy nie wiesz, co możesz stracić. Więc tutaj mamy całe przepiękne spektrum rozwoju osobistego. Historie są proste, piękne i, i, i efektywne, ale to też te, te osoby, które to przekazują, muszą być prawdziwe. Mam, mam wrażenie, że nic mnie tak nie rozwinęło w takiej. Otwartości, swobodzie, wolności, też no, kreatywności i odwadze jak improwizacja. Dla mnie storytelling, opowiadanie historii i wystąpienia jest niezwykłym narzędziem, które trochę zostało zapomniane. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody. A na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal. I zapraszam Cię we wspólną podróż. Psycholog, trener wystąpień publicznych, żongler, improwizator, iluzjonista. Autor książek, specjalista od rozwoju osobistego i niekonwencjonalnych technik szkoleniowych oraz prezentacyjnych. Prowadzi szkolenia z wystąpień publicznych, storytellingu, komunikacji i kreatywności. Wykładowca akademicki. Pasjonat podróży, aktor o grupie improwizacyjnej Poławiacze Pereł. Pomysłodawco i współorganizator największej w świecie europejskiej konwencji żonglerskiej w Lublinie. Przed Wami Mirek Urban. Dzień dobry. <noise> Dzień dobry. Chyba wszystko się zgadza. Wszystko się <noise> zgadza, mam nadzieję. Bardzo się cieszę, Mirku, że nasze spotkanie doszło do skutku. Mieliśmy dość długi czas przygotowawczy. Tak, ale tak tak e, co cię zajmowało powiedz w tym e, czasie? Przepraszam, bo się umawialiśmy wcześniej, ale zajmowała mnie trochę z, z sprawy zdrowotne w ostatnim czasie, ale poza tym też dwójka małych dzieci koniec roku szkolny, przedszkolnego i, no i, i też u mnie to była pogę też takiego czasu szkoleniowo-wyjazdowego. Więc, więc czas i terminy były napięte, ale teraz już jestem. Czyli kreatywne życie, można powiedzieć, prowadzisz? No dużo rzeczy się dzieje. Ja w ostatnim czasie i tak zwolniłem, bo ta moja kreatywność i, i, i zajęcie skutkowały no, około 10 lat temu jakimś moim takim wypaleniem zawodowym, bo tego wszystkiego było za dużo, więc ja i tak zacząłem uspokajać moje życie. I, i, I teraz wybieram czy priorytetyzuję jakieś rzeczy, które, którymi się zajmuję. Natomiast no, dalej czasami, jak coś się zapętli, to, to, to dużo się dzieje. Ja, ja to lubię, ale już teraz mam też w głowie to, że, że trzeba też mieć pewne priorytety. No tak, bo zaciąga Brodzina, się rodzina, zdrowie. Tak, zaciąga się kredyt. Czasami. Tak, zaciąga się kredyt który później trzeba, trzeba spłacić. Tak. Mhm. Na swojej stronie mirekurban.pl pisze, że zarażasz. Czym można się od Mirka Urbana zarazić? Staram się zarażać po pierwsze dobrą, dobrą energią, która, która mówi o tym, że jeśli mamy pomysły, jeśli mamy talenty, jeśli mamy rzeczy, które, które w nas są, to, to powinniśmy to, to dawać światu, bo to są, to, to, to jest tak, ja to nazywam taką dobrą pandemią i, i, i takim zarażaniem wirusem pozytywnych działań, dobrych działań, kreatywnych działań, które po pierwsze dają coś światu, ale też rozwijają nas, bo myślę, że to jeśli chcemy zmieniać świat, to, to zawsze zaczynamy od siebie i. Ja myślę, jeśli chcemy dać coś kreatywnego od siebie, to, to my musimy też mieć świadomość tego, jacy my jesteśmy i, i jak możemy się rozwijać i zmieniać, żeby, żeby być jeszcze, jeszcze lepsi. Moim zdaniem, kreatywność to chyba immanentna cecha każdego człowieka. Co ty myślisz o tym? No, ty też jestem o tym przekonany. Pytanie, jak szybko ona jest zabijana w, w człowieku. Ja. Przez cały czas, mając, mając w naszej rodzinie sześciolatka i dwulatka, bez przerwy zachodzę w głowę, jak zrobić, żeby w jakiś sposób zbalansować potrzebę tego, żeby. No, żeby, żeby się trochę słuchali. Z dyscyplinowania, no nie bójmy się tego. Tak, żeby, żeby, żeby wprowadzić jakąś dyscyplinę, czy, czy, czy jakieś też uczenie jakichś wartości czy zasad, a z drugiej strony naprawdę, żeby, żeby nie zabić tej kreatywności, którą jestem święcie przekonany, że, że w tym czasie właśnie pomiędzy tych 2-3 lata, a 7, 8 czy 10 czy lat, to, 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 to jest bardzo łatwe łatwo zabić. A z drugiej strony też, żeby nie dać takiej wolności, którą później ciężko będzie okiełznać. a może to jest jakiś sposób, żeby, żeby ta kreatywność też wybuchała jakoś tak, jak tylko można. No, wiele książek mówi nawet o wychowaniu dzieci, tak mówi, mówi w, o, o różnych sposobach. No i pytanie, co, co, co z tego wybrać, albo żeby albo podążać swoją intuicją. No tak, ale chyba też już. Idea bezstresowego wychowywania trochę się zdewaluowała. Nie? Czas to chyba trochę zweryfikował, że. Pe, pewnie tak, no, natomiast ja, ja tak się zastanawiam, na, na ile też yy, my dokładnie rozumieliśmy ten, mhm. to bezstresowe wychowanie, bo to może było jednak. Takie kreatywne wychowanie, ale, ale zapomniano właśnie o, albo, albo nie wspominano o tym, że, że trzeba szukać tej, tych jednak też takich priorytetyzacji, wartości. Bo też bardzo fajnie książki dotyczące wychowania mówią o tym, że, no, że dziecko też potrzebuje jakichś zasad, potrzebuje. Też, te, też jakiś granic, bo dzięki temu ono wie, w, w którą stronę też może iść albo albo na co sobie może pozwolić, bo ono t, też wtedy czuje się bezpieczne. No właśnie, Więc to, tak. to jest też poczucie bezpieczeństwa znając. Tak, czyli ja znam granice, i, no i my też tak z żoną staramy się wychowywać dzieci, żeby one znały granice. Yy. Ale w tych granicach po prostu, no, jeśli nie krzywdzą siebie i innych, mogą naprawdę robić mnóstwo rzeczy. Tutaj, ta, ta, tak jak widziałaś, jak dzisiaj przyszedłeś, udało nam się spędzić z Leonem noc. W namiocie, pierwsza noc w namiocie. Ostatnio dużo jeździmy też na rowerach. Jak, jak, jak gdzieś tam idziemy, to, to też pozwalamy na, naprawdę mu i odejść daleko do nas od nas, żeby, żeby, żeby to poczucie bezpieczeństwa też nie było takie związane bardzo blisko z nami. No więc noc w namiocie bardzo dobrze poszła. Na gazie ugotowaliśmy wodę, zrobiliśmy gorący kubek, także po prostu genialne doświadczenia. Ja jestem przekonany, że. Że znowu no, mamy, rozmawiamy o kreatywności, a, a kreatywność to też no, właśnie z jednej strony no, duża swoboda i, i taka odwaga do, do wychodzenia poza granicę, ale no, jednak to mam wrażenie, że. Że, że też właśnie w jakimś poczuciu bezpieczeństwa i to poczucie bezpieczeństwa dzisiaj było, znaczy w nocy było, i ile on jest dzisiaj no, przeszczęśliwy, zadowolony, że udało mu się odważnie spędzić tą noc. No to fantastycznie. Zazdroszczę, powiem szczerze, takich doświadczeń. Ja z również. Życiom. Ja z, z tatą nie miałem takich doświadczeń. Ja również, tak, muszę się przyznać, niestety. Pedagogika cyrku. To jest coś, co ty robisz, i dla wielu osób, dla mnie też na początku brzmiało dość zaskakująco. Co to takiego jest pedagogika cyrku? Na czym polega? Już, już, już mówię, ale jeszcze wyjaśnię jedną kwestię, bo ja trochę pedagogiki cyrku już odstawiłem. Ja myślę, że, że to co miałem zrobić to w moim życiu... Ale jak się spotkaliśmy chyba pierwszy mhm. raz to byłeś w A tym to, nurcie. To, to tak. Natomiast w 2017 roku kiedy zrobiliśmy drugą europejską konwencję żonglerską no to już wtedy jakby czułem, że takie moje cele i, i moje no, marzenia, które były z tym związane, myślę, że zostały zrealizowane. Zostawiłem to już młodym. Ja poszedłem w inną stronę. Natomiast wracając do powiedzmy roku 2003-2004, kiedy ja zacząłem się zastanawiać nad tym wszystkim, co, co jest związane, ja wtedy nie wiedziałem, że to się nazywa pedagogika cyrku. Mój znajomy Wojtek przyjechał z. Z, z jakichś takich wypraw wakacyjnych, gdzie, gdzie był w Europie, mieszkał na skłotach i w ogóle dużo rzeczy się działo, przyjechał i mówi, że nauczył się żonglować, nauczył się pluć ogniem, machać ogniem, w ogóle dużo fajnych rzeczy, no to ja tam po kilku miesiącach mówię mu, Wojtek, to weź może tego żonglowania mnie nauczy. Nauczył mnie tego żonglowania, czyli podstawowego triku żonglerskiego, który nazywał się kaskada to oczywiście wtedy jeszcze na piłkach tenisowych, na podstawowych jakichś takich rzeczach, biegałem za tymi piłkami, tłukłem szklanki, wybiegałem za nimi, z, z drugiego piętra one gdzieś tam uciekały, szukałem ich na parkingu pod domem, no i to spowodowało, że też zacząłem naprawdę dużo ćwiczyć, to spowodowało, że pracę magisterską z psychologii pisałem dwa lata dłużej, ponieważ zajęłem się po prostu najpierw ćwiczeniem Nauką żonglowania. Kilkadziesiąt trików na trzy piłki, później cztery piłki, zacząłem pięć piłek. W międzyczasie porozmawiałem z, z panią Ewą Nogą, prezeską Klanzy, żeby żeby coś zrobić z tym żonglowaniem, bo to jest takie fajne, ja, ja odczułem tego skutki, czyli taka y, satysfakcja, duma, że się, że się udało, że, że uczę się kolejnych rzeczy, uczę się na błędach, y, pracuję z porażkami, z motywacją, z, z jakimiś trudnymi takimi myślami, czy mi się uda, czy nie uda. No i Pani Ewa zorganizowała jakieś dwa warsztaty, Okazało się, one okazały się totalną klapą, ponieważ ja nie wiedziałem, jak się uczy ludzi, nie umiałem jeszcze za dobrze żonglować, ale nie zraziłem się i, i zacząłem, zacząłem coraz więcej czytać o tej metodzie, bo okazało się, że pedagogika cyrku, wracając teraz do Twojego pytania, jest to metoda pracy z, czy to będzie młodzież, czy to będą osoby starsze, czy to będą seniorzy, czy to będą studenci, czy to będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Z jakichś marginesów społecznych, czy to będą osoby, które odbywają karę w zakładach karnych, można uczyć ich żonglować, jeździć na monocyklach, podrzucać diabolo, bo, bo to nie, nie chodzi tylko o żonglowanie, ale o wszystkie takie elementy związane z cyrkiem, po to, żeby oni nabywali w tym czasie różne inne umiejętności. Tutaj, jakby sam, sam nauka tych umiejętności cyrkowych. Nie jest priorytetem. Oczywiście, jeśli się nauczą, super, natomiast to nie jest priorytet, ponieważ priorytetem jest przekazanie im pewnej wiedzy. Poza tym oni nabywają, nabywają pewne doświadczenia i na bazie tych doświadczeń no, budują czy, czy podbudowują swoje talenty, swoje emocje, swoje, swoje kompetencje, pracują z. Pracują z, ze swoimi przekonaniami, czyli mówię o tym, że przychodzimy kogoś uczyć żonglowania. I, I to jest pewien proces. Ja bardzo dużo pracowałem z, właśnie ze studentami, z nauczycielami, z, czasami to były osoby z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale także z pracownikami firm, z menadżerami, z biznesem, czy też z osobami niepełnosprawnymi, czy z osobami niepracującymi i zawsze działało to tak samo. Kiedy mówiłem: dzisiaj będziemy się uczyć żonglowania, w ciągu tej, tej, tej sekundy dwóch widziałem na twarzach ludzi jakby wszystkie emocje i reakcje, które możemy sobie wyobrazić. Od zachwytu niewiel niewielkiej jakby grupy osób, od zachwytu poprzez poprzez zadziwienie, zaciekawienie, ale kończąc na, na przerażeniu, na, na strachu, na obawach, ponieważ to, tak jak mówię, ta pedagogika cyrku jest to pewien proces pracy, proces pracy z własnymi myślami, z, własną, z własnym ciałem, czyli na początku ci, którzy się przestraszą, no to jakby oni sobie przypominają te wszystkie słowa, które usłyszeli od swoich rodziców mówiące a ty masz dwie lewe ręce od swoich y, też wf czy czy nauczycieli, że a ty nic nie potrafisz, a ty lepiej w ogóle nie, nie, nie myj tych naczyń, bo i tak wszystko pobijesz. Tymi grabiami. E, tak, no. tak, tak. Czyli jakby te, e, ciebie nie mogę nauczyć na rowerze jeździć, bo ty ciągle spadasz, czyli jakby ludzie przypominają sobie wszystkie takie złe odczucia związane, no, akurat tutaj przy żonglowaniu z, z pracą fizyczną, z, 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 z ciałem. Z ręcznością. Z, ze z ręcznością, ale lub to, brakiem, lub brakiem. Zgadza się, natomiast to, to jest jedna rzecz, oni sobie to przypominają, ale przypominają sobie też własne emocje, które są z tym związane, czyli tam jest wstyd, że tam się nie udaje. Tam jest frustracja, że ja chcę coś zrobić, żeby to się udało, ale się nie udaje. Tam jest jakaś bezradność, że ja nie wiem, co z tym zrobić. Tam jest, tam jest wyśmiewanie się z innych, tak, że, że a co ty w ogóle, ty nic nie potrafisz, bo, bo my lepiej to robimy. Czyli tam są wszystkie te rzeczy. Jak oni słyszą, że znowu będą się musieli coś uczyć, co jest właśnie takie bardzo trudne, no to oni mówią, nie, dziękuję, ja wolę nie żonglować, po cholerem mi to. Zostawiam to sobie, niech, niech, żongluje, niech żongluje ktoś inny. Natomiast kiedy my, kiedy ja zaczynam pracę, to właśnie chodzi o to, że kiedy, kiedy, kiedy pracuję z ludźmi, kiedy uczę ich żonglowania, kiedy jakby stosuje różnego rodzaju metody, takie jak na przykład chustki do żonglowania, a nie od razu piłki czy maczugi. Łatwiej to ogarnąć, e, bo tak, łatwi, się porusza. Tak, chustki do żonglowania wolno spadają, jest dużo czasu na myślenie I nagle się okazuje, że ludzie po, po 25 minutach, kiedy 99,9% osób z grupy, nie wiem, 15, 20, 30 osobowej uczy się tego, tych chustek, no to nagle, nagle się okazuje, że oni mówią kurczę, przecież to nie było takie trudne, to trzeba było tylko zauważyć to, sprawdzić to, e, ja się pytam, to co wam pomogło ode mnie jako do nauczyciela żonglowania? Oni mówią to, że wytłumaczyłeś, ale i pokazałeś, że kiedy, uczy, kiedy my próbowaliśmy, to przychodziłeś do nas i dawałeś nam informacje konkretne, czy przychodziłeś do mnie i dawałeś mi konkretne informacje zwrotne, co robi źle, ale też co, co, jak mam to poprawić. Albo, że wprowadzam dobrą atmosferę, albo mówiłem, że ja wierzę, że wam się uda, tylko ja miałam to samo, i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że, że można. Czyli ta budowanie takiej wiary w swoje siły. Budowanie wiary to jedno, ale właśnie... Przełamywanie jakichś swoich negatywnych wizerunków własnych. Tak, tak. tak. To, to, to jest praca z własnymi przekonaniami na swój temat, czyli, że nie umiem, nie potrafię, mam dwie lewe ręce, ja się nie nadaję do tego, do czegoś innego może się nadaje, a może do niczego się nie nadaje. I, I teraz spójrz, kiedy, kiedy ci ludzie na przykład nauczą się tego żonglowania, nawet tymi chustkami, jak się pyta a teraz aha, bo zanim się w ogóle nauczy, zaczniemy uczyć żonglować to ja się pytam ludzi od, na skali od 0 do 10, jak bardzo jesteś przekonany, że żonglowanie jest trudne i dla ciebie? 0 to jest bardzo łatwe, 10 to jest bardzo trudne. No i tam ludzie mówią, od 8 do 20 tam da dają te punkty. E, I później, kiedy nauczą się żonglować tymi chustkami, to ja się pytam, a teraz na, na tej skali, na tej samej skali od 0 do 10, to powiedz mi, czy tam coś się obniżyło? Tak? I bardzo często ludzie mówią, tak, tym z 20 obniżyło się tam poniżej dziesiątki, Padło, tym co tam dawali 8, 9, 10, obniżyło się o 2, 3, może czasami 4 punkty, bo widzą, że, że odnieśli jakiś sukces. I teraz yy, yy, kończąc, jakby też to, czym jest ta pedagogika cyrku, to nie kończy się tylko i wyłącznie na, na, na tym cyrku, czyli oni się nauczą tego, tych chustek, tych piłek, a może zaczną od diabolo albo chodzenia na szczodłach albo innych rzeczy. Natomiast oni doświadczają tego, że własną pracą i własnymi możliwościami mogą. Mogą dojść do jakiegoś sukcesu, co pozwala na to, że oni się odważają iść i próbować czegoś innego. Ja nie, nie. Mogą się teraz porwać na coś trudniejszego, bo tak. wydawało im się, że to jest nierealne w ogóle. Tak. A nagle okazało się, że po dwóch godzinach robią to. I, i ja im mówię tak, i teraz zobacz. Szczególnie kiedy pracowałem z dziećmi, właśnie w szkole podstawowej, czy, 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 czy w różnych tych ośrodkach, takich socjoterapeutycznych, to ja im mówię, jeśli nauczyłeś się żonglowania, dzięki czemu to się nauczyłeś? No dużo pracowałem nad tym, okej, okay, czemu jeszcze? Pracowałem nad błędami, okej, okay, co jeszcze? No, uczyłem się krok po kroku, najpierw jedna chłuska, później dwie, później trzy, później nie poddałem dwie, później się. dwie, później trzy, tak, nie poddałem się. A co robisz, jak się wkurzałeś? No, zostawiałem to albo sprawdzałem, co, co mi źle, w którym momencie mi źle idzie. Ja mówię, ja wtedy im prosto mówiłem. I tak samo jest z językiem angielskim, z językiem. Nie wiem, polskim, tak? Z pisaniem wypracowań, z, z, z odpowiedziami. Tak samo jest z matematyką. Ty musisz się nauczyć dobrze, nie wiem, dodawać, odejmować. Później dopiero możesz przejść do dzielenia, mnożenia i tak dalej. W języku angielskim tak samo, tak jak te trzy piłki, czy, czy tak, żonglowanie trzema piłkami. To w języku angielskim tak samo masz, nie wiem, tymi piłkami, to, to, to jest słownictwo, to są słówka, które możesz się nauczyć, to jest gramatyka, to jest czytanie, to jest, to, to jest pisanie. I teraz zajmując się z każdą z tych rzeczy, możesz po prostu iść do przodu. No a później pracując, nie wiem, z, z biznesem i tak dalej, to tak samo my pokazujemy ludziom, że pokonując takie rzeczy, które, których się boimy, no to my, ja mówię: no to teraz, jeśli, jeśli udało Ci się zrobić coś, w co nie wierzyłeś, że, że ty to potrafisz, no to pytanie, co jeszcze potrafisz, mhm. w co nie wierzysz, w co, w co nie wierzysz mhm. tak? Co, w co wierzyłeś, że, że, że nie uda Ci się tego, tego zrobić? I to jest, to jest podstawa, jakby dla tych ludzi, którzy są bardzo naprawdę skostniali w swoich gdzieś tam przekonaniach, w obawach o, o siebie bardzo duża taka no, odskocznia czy, 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 czy jakaś taka trampolina żeby oni zobaczyli kurczę no jeśli ja potrafiłem to zrobić teraz naprawdę mo mogę fajne jakieś rzeczy robić. O, ostatnia taka rzecz którą, którą chciałem jeszcze nawiązać. Pamiętam jak, jak dzieciaki właśnie po, po pracy ze mną w, w szkole Czasami już, nie wiem, po, pochodziły na przykład 2-3 lata na te zajęcia, już później zajął się czymś innym, ale czasami przychodziły do mnie i mówią: Panie Mirku, Pan zobaczy, kupiłem sobie skorolkę, właśnie zaczynam się uczyć. Ja mówię: Tak. Ale deskorolkę, przecież ty, ty nie jesteś za mały? Nie! W zresztą, pomyślałem, sobie, jak się nauczyłem żonglować, to na, na desce też się nauczę. I przychodziły z różnymi innymi sprzętami, i właśnie mówiły o tym, że, że dzięki temu, że, że, że doświadczyły tego, że, że mogą i potrafią się nauczyć żonglować, no to próbują też czegoś innego I, i to było niesamowite. No i u dorosłych też to działa, wszystko przecież, Oczywiście. nie tylko u dzieci. I y mogę teraz tak jakby wysnuć taką tezę, którą się zgodzisz albo nie, bo ty przecież jesteś y psychologiem y z wykształcenia, tak jak mówiłeś. Tak. I te Teraz co? Czy jest tak, że to, co psycholog później przepracowuje przez całe lata z różnym efektem, ty wprowadzasz pedagogikę cyrku i załatwiasz w parę dni, tak? No, czasami to, to, to znaczy powiedzmy tak, to, to nie jest to, że sobie załatwiamy, tak? Bo, 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 bo tam w zależności. Tak, 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 w zależności od tego, jak, jak, jak tam, jakie przekonania to dziecko ma, czy, czy, czy dorosły na temat siebie. To czasami bez terapii się nie obejdzie, chociaż ja się terapią nie zajmuję, ale tak, tak, pół żartem, pół serio. Na, na, natomiast no faktycznie to, to, co robi pedagogika cyrku, to jest działanie na doświadczeniu. Tak? Ta osoba, która uczy się tego żonglowania, ona doświadcza pewnych trudności i doświadcza pewnych sukcesów namacalnie, gdzie w jej głowie zmienia się po prostu to czasami o 180 stopni, bo ona ma namacalnie jakby to w ręku. teraz jaki to ma związek z kreatywnością, tak? Oprócz tego, że no, oczywiście my możemy też występować, my możemy uczyć się nowych, różnych trików. Natomiast e, wyprzedzając twoje pytanie, <grym, <grym, jeśli, jeśli, jeśli jest, czym jest dla mnie kreatywność, to, to dla mnie kreatywność zaczyna się od, od odwagi, od takiej odwagi, Wewnętrznej i odwagi takiej w, w myślach, od odwagi takiej, że ja mogę coś zrobić, że ja potrafię coś zrobić, że ja jestem zdolny do czegoś, ja jestem zdolny w ogóle do pomyślenia, że ja mógłbym się nauczyć żonglować, tak? Później ja jestem zdolny do tego, żeby, zdolny i odważny do tego, że, żeby podnosić te piłki z ziemi. Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że nauka żonglowania to, to nauka podnoszenia piłek z ziemi. I to jest ta odwaga do, do pokonywania błędów, do, do, do pracy nad sobą i, i pójścia trochę dalej. Ale e... też takiej wiary, że jednak w końcu się uda, nie? Tak, ale, ja te, ale te, tego, tego nie ma, tak? Na, na początku to, to ja muszę gdzieś tam to pracować i przepracować, bo kiedy mówimy też o kreatywności, w tej, w tej takim formie rozumienia, wymyślania jakiejś rzeczy, e, tworzenia czegoś nowego, tworzenia pomysłów, czy dawania pomysłów, to jeśli. Ja w mojej głowie mam takie przekonania, że jestem beznadziejny, że mi się nic nie uda, że lepiej, żebym się zamknął, bo jak, jak, bo jak coś mówię, to ludzie mówią: ale ty zawsze jakieś głupie pomysły wymyślasz, tak? Albo nie wiem, o, to, to jak ja kończyłem studia i się zająłem tym żonglowaniem, to, to wielu moich znajomych ze, ze studiów mówią: Mirek, no poważny człowiek jesteś, poważne studia kończy, a takimi pierdołami się zajmujesz. No, cyrk, klauni, no to. To, to chyba nie jest to, tak? Natomiast ja czułem, że, że to jest coś, coś więcej, i szedłem w to. Natomiast jeśli ja bym ja bym nie miał też jakiegoś wsparcia od moich rodziców, od, od ludzi, od, od znajomych, którzy mówili, kurczę ale to jest ciekawe, to, to jest fajne, bo ja oczywiście wszystkich uczułem i oni też mówili o tych efektach, które, które odczuwają. No i ja za tym szedłem, ale. Ale no właśnie, jakie to są to... efekty, które ludzie odczuwają, na przykład, które mi dzielili się z tobą. No to właśnie to poczucie, że, że myśleli, że, nie, że się nie uda, a się udaje. Myśleli, że to będzie trudniejsze, a to nie było takie trudne, bo wystarczyło, nie wiem, poznać jakiś, jakiś system pracy nad tym, albo to, że nie wiedzieli, że, że, że to daje taką radość, Fra frajdę i, frajdę i, i zabawę. I, i, I tu znowu jest to przełożenie do tej kreatywności. Jeśli ty nie spróbujesz czegoś. Co wydaje ci się trudne, jeśli gdzieś tam nie, nie przełamiesz tych, tych, tych granic swoich możliwości, to nigdy nie wiesz. Co możesz stracić. Tak? Czyli jeśli, jeśli dasz sobie wmówić przez Twoich, nie wiem, rodziców, nauczycieli, jakichś opiekunów, yy, twoich kumpli z podwórka, którym się nie chce nic robić, i, i najlepiej, żebyś ty też nic nie robił. No tak, bo oni się będą wtedy źle czuli. No każdym. oni się wkurzają, tak? że nie, 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 nie daj Bóg, jeszcze odniesiesz jakiś sukces, no to, to, mm. to, to będą coś musieli wymyślić, dlaczego oni tego sukcesu nie odnieśli, tak? Yy, więc, więc musisz jakby. Przekroczyć pewne te, te granice i, i naprawdę odważyć się, no, popróbować. A, a dlaczego ludzie nie, nie są kreatywni w tym wymiarze, że, że, że nie tworzą jakichś nowych rzeczy, bo się boją tego, że im nie wyjdzie albo bo, co inni powiedzą albo co inni powiedzą, czyli tu jest ocena innych, bo jeśli mi nie wyjdzie no to mam porażkę, jak mam tak, porażkę tak. To, mam, to mam za przeproszeniem gówniane emocje odnośnie siebie, ale jeszcze mam śmiech wszystkich z boku tak, a mówiłem, a mówiliśmy po co się wygłupiałeś, tylko straciłeś pieniądze, nie wiem i, i jakiś tam prestiż czy, czy, czy u innych, no, tak. no i wtedy jesteśmy w ciężkim dole, z którego musimy się podnieść, więc czasami no tak, no ludzie kolejną porażkę na przykład na końcu no i to nam tak, ciągnie tak, nas w dół, trochę tak, na koncie, albo próbowaliśmy znowu, znowu gdzieś tam kogoś zawiedliśmy i tak dalej, i tak dalej. No ale znowu patrząc na, na wszystkich naukowców, innowatorów, biznesmenów, nie wiem, pol, może polityków nie, ale, ale muzyków czy, czy jakichś idoli młodzieżowych, no to oni jednak musieli ciężką pracą w większości zapracować, czy, czy sportowcy, tak? To się tak mówi fajnie, że o teraz ci sportowcy tyle zarabiają, A. ale. Iga świątek Jezu, ile on no, no, za jeden wystąp jest tak, zgarbniona. No ale, ale niech ktoś sobie popracuje na tym korcie i posiedzi na siłowni godzinami z zastanawianiem się w głowie, czy ja na pewno dobrze robię, czy, czy ja coś, coś osiągnę, tak? albo niech pobiega te setki godzin na tym boisku, podczas gdy inni siedzą w domu i, i mają normalne dzieciństwo. Tak? To jest ryzyko, to jest zaryzykowanie, które do, do którego. No Niektórzy się odważą podejść, a niektórzy nie. A jest coś takiego, co pedagogika cyrku jest w stanie zrobić, a taka klasyczna psychologia nie, z człowiekiem? Ja bym się znowu odwoływał, że ta pedagogika cyrku będzie, będzie tym doświadczeniem. Bo, bo psychologia to jest takie bardziej, może kiedy mówimy czy, czy o jakiejś psychoterapii, to jest praca na, na myślach naszych, to, to, to jest praca na, na tym, co, co się działo, co, co się dzieje, co, co się może na dziać pamięci. Na, na, na pamięci albo na jakiejś wizualizacji, na przewidywaniu pewnych rzeczy. Natomiast no, pedagogika, cyrko, to się dzieje tu i teraz. To, to, jest, to, to jest doświadczenie, to, to jest frustracja, to są emocje, to jest, nie wiem, szukanie motywacji. W tym momencie, kiedy nam się nie udaje albo kiedy nam się uda, no to wtedy też doświadczamy tych, tych takich mocnych sytuacji. Mm -hmm. Przywołałeś Europejską Konwencję Żonglerską. Mówisz, że trochę jesteś już poza tym. Ale to chyba lada dzień się zacznie, tak? Kolejna w Lublinie. Tak. E, Poleciłbyś pójście i obejrzenie? A, tego, to... Na co zwrócić uwagę? Bo teraz, jak idziemy i widzimy tych wszystkich baskerów i, mm -hmm. i ludzi, którzy gdzieś tam po linach chodzą, no to tak patrzymy na to jako zupełnie inny świat. Ale co byś takiego mógł powiedzieć ludziom, co pozwoliłoby im spojrzeć teraz inaczej na to, co tam się dzieje? W ogóle Europejska Konwencja żonglerska to był taki mój, mój cel życiowy, które się pojawił w 2004 roku, kiedy pierwszy raz z moją obecną żoną Elizą pojechaliśmy do karwę pod, pod Lille we Francji, gdzie zobaczyliśmy tam 4,5 tysiąca świrów z, całej, z całego świata. Którzy, którzy są na takiej konwencji i, i zamarzyłem żeby to się udało w Polsce i, i było i było spotkałem fantastycznych ludzi którzy powiedzieli również tak zróbmy to i, i, i magicznymi jakimiś mocami plus plus tytaniczną pracą e, poprzez też założenie Fundacji Sztuk Mistrza. Udało się to zrobić, później 2017 i teraz 2023. Po pierwsze, na co zwrócić uwagę, to jeśli chodzi o konwencję żonglerską, po pierwsze, musimy zwrócić uwagę, czy mamy pieniądze, żeby tam wejść, ale każde pieniądze są warte, żeby tam wejść, ponieważ to jest również ten cały świat żonglerski. Społeczność żonglerska jest światem wielce kreatywnym. To nie jest tylko żonglowanie piłkami, maczugami czy, czy, czy jakimiś takimi podstawowymi rzeczami, to czasami ludzie przywożą jakieś swoje rzeczy, swoje rekwizyty. To jest też społeczność, bo, bo jeśli, tak jak mówię, wejście na, na, na teren konwencji jest, jest płatne, dlatego że, że my nie mamy żadnych sponsorów nie wiem, banków czy, czy, czy jakichś innych. Firm, które, które mogłyby to zasponsorować, ponieważ żonglerzy też sobie tego nie życzą. To jest taka, taka społeczność, która właśnie płaci. Filozofia, tak. Trochę taka filozofia. Ja nazywam żonglerów takimi kipisami XXI wieku. Że tam jest pole, w środku jest pole namiotowe, Niezależność. E, e, pewno, duża prawda, niezależność, jest otwarta hala e, do, do treningu 24 godziny na, na dobę. Ludzie śpią w namiotach, albo jak ktoś ma ochotę, to, to w hotelu. E, I co jest ciekawe, przez cały, e, przez cały dzień, czy, czy, czy codziennie, powiedzmy od jakiejś 8 czy 9 rano do 17-18 trwają warsztaty, które ludzie robią, uwaga, sami dla siebie, czyli ty również mógłbyś pójść i zaproponować Robercie warsztaty, a przykład nie wiem z fotografii, tak? Bo ktoś z rana robi warsztaty jogi albo jogi śmiechu, a ktoś inny robi warsztaty czy spotkanie gry go, albo szachy, albo coś innego. A później zaczynają się warsztaty rozciągania, ekwilibrystyki, żonglowania piłkami trzema, czterema, pięcioma, albo na przykład jest opracowywany ćwiczenie jakiegoś jednego trudnego triku, na przykład milsmes na cztery piłki, tak? albo na, na pięć piłek, w zależności od tego, kto, kto co potrafi. No i tak przez cały dzień. Później są pokazy w namiotach cyrkowych, później jest impreza w barze. No, i później kolejny dzień wygląda jakby to, to samo. Od rana ludzie prowadzą warsztaty, bo, bo też hasło takiej konwencji to jest From Jugglers to Jugglers, czyli od żonglerów dla żonglerów. Pomagamy sobie wzajemnie, uczymy się wzajemnie, inspirujemy się wzajemnie, bo zacząłeś też naszą rozmowę od tego, że ja mówię, że. że, że, że że zarażam i właśnie ja powiedziałem, że zarażam inspiracją, i, i na takich spotkaniach można się naprawdę wyjść chory do tej inspiracji. Człowiek, który z ulicy wchodzi na taką konwencję, wyciągnie coś tam dla siebie, nauczy się. Wyciągnie, bo są też warsztaty dla początkujących. Które, które każdy też może zrobić dla początkujących, właśnie czy nauka trzech piłek, czy trzech chustek, ale również ktoś, ten taki ktoś może podejść do kogoś na sali i powiedzieć: Hej, właśnie tutaj jestem pierwszy raz, chciałbym się nauczyć ciąglemania, czy mógłbyś mi nauczyć? I jestem przekonany, że nikt nie odmówi. Czytałem gdzieś, że właśnie roz, robienie rzeczy takich motorycznych, mhm. ruchowych, których nigdy nie robiliśmy, bardzo mocno stymuluje rozwój sieci neuronalnej i na przykład opóźnia procesy starzenia wręcz. Mhm. Żonglowanie jest jakoś szczególnie przydatne w tym, jak to na mózg robi człowiekowi. 2000, ja przytoczę takie jedno badanie w 2004 roku razem z Pawłem Fortuną i jeszcze trzecim kolegą, którego już nazwiska przepraszam, nie przypomnę sobie, ale można zerknąć. Artykuł w czasopiśmie psychologicznym Charaktery. Mózg lubi żonglowanie, tak się nazywał ten artykuł. Jeden z pierwszych, czy, czy, czy na pewno pierwszy artykuł, jakby napisany przez, przez psychologów dla, dla innych, po to, żeby pokazać, że to żonglowanie ma siłę i, i że ten mózg lubi to nasze żonglowanie, tam było, były przytoczone badania profesora Dragańskiego, jeśli dobrze pamiętam, który sprawdził żonglujących, znaczy były dwie grupy, osoby nieżonglujące, druga osoba, druga grupa też nieżonglujący, ale tą nieżonglującą jedną z grup nauczono żonglować i badano ich, właśnie skanowano ich mózgi, po, po kilku miesiącach sprawdzono właśnie rezultaty i różnice i nagle okazało się, że u tych, którzy nauczyli się żonglować i żonglowali, nastąpił przyrost w mózgu istoty szarej w tych miejscach, które są odpowiedzialne właśnie za postrzeganie przez jakby ruchów przestrzeni. Czyli okazało się, że, że jakby właśnie tych mózgi, mózgi tych ludzi. Nauczyły się lepiej funkcjonować z obserwacją pewnych rzeczy w przestrzeni, co jest informacją, że dla sportowców, na przykład piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka, takie żonglowanie może powodować, że oni będą łatwiej i lepiej oceniali. Jakby to, co się dzieje na boisku, kiedy te przedmioty lecą. Jeśli chodzi na przykład pytanie o tancerzy, o muzyków, o pianistów, o, nie wiem, o osoby, które o Kierowców. No właśnie, bo przecież wszyscy jakoś funkcjonujemy albo jako kierowcy, albo jako piesi. Tak, tak. Więc to też nam może pomóc, to, choćby to rozwijanie peryferyjnego widzenia. Bo z tego, Dla co się. ja pamiętam, tak. próbowałem się nauczyć, nawet chyba się trochę nauczyłem trzema piłkami, to, mm -hmm. to trzeba to peryferyjne widzenie włączyć przy tak. tym. Tak, ja, kiedy nauczyłem się żonglować, wtedy też wtedy też zacząłem jeździć samochodem dosyć dużo, bo prowadziłem różnego rodzaju warsztaty, ale też dużo i no, jakby nie zrobiłem żadnych testów ani badań na sobie, natomiast no, zobaczyłem, że mam naprawdę o wiele więcej widzę, bo właśnie jest rozwijane to peryferyjne widzenie i szybciej zauważam pewne, pewne rzeczy, które się dzieją w przestrzeni przede mną. No i ja uważam, że, że to na pewno żonglowanie tutaj bardzo, bardzo mocno pomogło. Ile trzeba czasu, żeby się nauczyć trzema piłkami żonglować? Znowu będzie to zależało od y, umiejętności no, taki i przeciętny sprawności człowieka w średnim wieku. No właśnie nie, nie ma tego przeciętnego, ponieważ wybierając próbkę żonglerską można trafić na, na różne osoby. Natomiast ci, którzy, którzy nie mają jakichś takich dużych zaburzeń koordynacji, to spokojnie te, te, te kilka razy takich podrzutów to, to już po, po godzinie dwóch można, można zrobić, jeśli mamy dobrego nauczyciela żonglowania. A w ciągu kolejnego nie wiem, tygodnia, dwóch naprawdę można już do, do, do fajnych umiejętności dojść, że już spokojnie możemy sobie Żonglować do kilkunastu czy kilkudziesięciu razy. Możemy sobie siąść, możemy sobie wstać, możemy gdzieś tam się przejść z tymi piłkami. Natomiast będą też, też takie osoby, które po pierwsze powiedzą ci, że one na pewno się nauczą żonglować. No to już jest trochę trudniej na Danek. dzień dobry. To są moje ulubione osoby, z którymi ja uwielbiałem zawsze pracować, ponieważ było to dla mnie wyzwanie. I miałem takie doświadczenie, że wszyscy, którzy chcieli się nauczyć żonglować, uczyli się. Znaczy potrafię ich nauczyć, pod warunkiem, że mają motywację, żeby to zrobić. I poświęcą czas. I poświęcą czas, i będą szły za tym, co, co ja będę im wskazywał, bo ja się wszystkich rzeczy, znaczy 99% trików, a to jest, nie wiem, kilkadziesiąt trików na trzy piłki, cztery piłki, pięć piłek, ja się nauczyłem sam. Pracą, z, jakby patrzyłem na, na różnego rodzaju filmiki, na jakieś artykuły, no ale tak naprawdę uczyłem się poprzez swoje poprzez swoje błędy, poprzez swoje porażki w tym, tym, w tym aspekcie, i, i sprawdzałem, co mi idzie, co mi nie idzie. Jakby krok po kroku uczyłem się pewnych rzeczy i wiem, czego ludzie potrzebują, kiedy się tego, tego uczą, czyli na, na co mają zwrócić uwagę. Więc czasami takie osoby potrzebują kilku, kilkunastu dni, żeby nie wiem, przejść jakąś drogę do, z jednej piłki, nawet do dwóch piłek. Ale, ale jest to możliwe. Co znowu, y, ja, ja przekładam to na y, zawsze to taki y, taki przeskok z jakiejś z jakiejś takiej blokady, przykładam na to, że, że te, tutaj mamy do blokady w naszym mózgu, jeśli chodzi o te, te umiejętności takie fizyczne. Natomiast takie same blokady mamy, jeśli chodzi o nasze, właśnie pokłady kreatywności, czyli o wymyślanie fajnych pomysłów, o tworzenie, o tworzenie jakichś, nie wiem, artystycznych rzeczy, wizji, strategii. My mamy takie same blokady, bo coś nam w głowie mówi. Nie, nie dasz rady, nie umiesz, tak nie można, a w ogóle jak ty mogłeś wpaść na taki pomysł, tak? No bo co ty nie wymyślisz, to zawsze jest prawda. Co, co ty nie wymyślisz, zawsze porażka albo i, i ludzie przestają w ogóle myśleć, że, że mogą coś wymyślić, tak? Bo jak mają coś w głowie i wymyślą coś, coś, coś fantastycznego, no to większość rzeczy, jeśli spojrzymy na innowacje, większość rzeczy może się wydawać, które, które teraz są fantastyczne, mogą albo mogły się wydawać Czymś strasznym, tak? albo czymś niemożliwym do zrealizowania. No weźmy takiego Bolta Ubera. Mm -hmm. tak? Moi rodzice jakby żyli, to by chyba. To od razu umarli, a teraz mogą się przekręcać tylko w grobie. Jeśli, jeśli widzą, że ja wsiadam, czy, 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 czy nie wiem, obecnie tak, dziewczyna wsiada do, do samochodu z, z człowiekiem, którego nie zna, który nie mówi w, w, w języku ojczystym, naszym, który nie wiadomo, jak długo ma prawo jazdy i czy umie jeździć, Czy w ogóle ma prawo jazdy? I czy ma prawo jazdy, który nie zna, nie zna tej drogi, tego miasta, ponieważ tylko posługuje się. Nawigacją nawigacją. I, i my nie możemy z nim porozmawiać, on nam nie wyda pieniędzy i, i tak dalej, i tak dalej i no wszystkie takie że Szalone czasy w ogóle. Generalnie. Szalone czasy, ale i, i jakby ktoś taki powiedział moim rodzicom właśnie twórca Ubera czy, czy Bolta, że, że ma taki pomysł no to moi rodzice wypadli po prostu i być może takie, takie też reakcje na początku były, ale, ale jednak pewne rzeczy się zmieniają, świat się zmienia technologia się zmienia i przyczynia do tego, że że pewne rzeczy mogą, mogą działać. Natomiast jestem przekonany, że, że wiele różnych takich szalonych pomysłów na początku no, wydawało się no, niemożliwych do realizacji. Tak? Natomiast ktoś musiał mieć odwagę, żeby to zrobić. I ja, ja zawsze mówię o tym, że, że odwaga to jest pierwszy stopień do, do tej kreatywności. Jeśli ja mam odwagę w ogóle zamarzyć sobie i wymarzyć coś, co, co, co mogłoby się zadziać, jeśli ja nie mam tej odwagi, jeśli jestem po prostu zniszczony, sfrustrowany i, i zabity gwoździami, po prostu jak, jak po prostu przysłowiowa trumna przez, przez moich rodziców, nauczycieli, moich pierwszych pracodawców, którzy jakby te, te, te moje gwoździe to były właśnie takie informacja, że ty lepiej już nic nie rób, te twoje pomysły to są takie a nie inne. No to ja nic nic, nic, nic nie zrobię, więc trzeba tego te woźnia po kolei wyciągać, i, i pedagogika cyrku jest jednym, jedną oczywiście z metod, którymi te woźnie można wyciągać. Przywołałeś Pawła Fortunę, ja mam książkę tutaj. Mm -hmm. Książkę, której Paweł i ty jesteście autorami. Tak, tak. Książka Pasja żonglowania. Mm, zgadza się. I to jest książka, która się jakiś czas temu już ukazała. Tak, to jest taki biały kruk. To jest, ukazało się to w 2012 właśnie na, z okazji Europejskiej Konwencji Żonglerskiej. I tutaj wsparło nas yy, i, i miasto Lublin, ale także firma żonglerska Play i no i tutaj zebraliśmy dużo różnych takich naukowych badań dotyczących właśnie żonglowania. I ja powiem ci, że pierwszy, ja mam trochę też swój udział w tej książce, tak, się pochwalę tak, tak, tak. parę zdjęć moich tutaj jest, i moich kolegów. Ja tą książkę tak potraktowałem, no tak, taka Adam książeczka, ale hmm. ostatnio, jak ją wyciągnąłem, to są niesamowite historie. Gdzie by nie otworzyć, to tak mm -hmm. naprawdę są ważne tematy. Tak. No bo na przykład współpraca zamiast rywalizacji, entuzjazm i rozczarowanie, wyraź siebie na tysiąc sposobów, odkrywanie siebie, mm -hmm. ja się wstydzę, mm -hmm. ciekawość, autentyczna radość życia, przekraczanie granic i tak można mm -hmm. by całą tę książkę Przeglądać. No, dlatego mówię, to, 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 to żonglowanie my dotknęliśmy, czy ja dotknąłem takich kilku takich rzeczy, które, które by nawiązywały do tego. Hmm, o czym mówimy, czyli do tej kreatywności. Natomiast, jeśli mówimy o, o szerszym spektrum, no to to jest wszystko, to o czym wspomniałeś, to jest właśnie praca ze sobą, praca z motywacją. Ale kiedy mówimy o tym, że na przykład takie dziecko, bo, bo, bo my mówiąc o tej pedagogice, o pedagogice cyrku, no to tutaj w Lublinie działam na tym polu między innymi ja działała Monika Kalinowska przez, przez bardzo długi czas. No tak, to moje dzieci się właśnie uczyły. Tak, szkoła, szkoła podstawowa numer 29, ale Monika też współpracowała z Klanzą, Klanza, jakby też miała, miała tutaj duży też swój udział. To bardzo e... wychowawcze było to co. Tak, jest... tak. Teraz, teraz jakby to realizuje dalej fundacja Sztukmistrze, czyli praca, praca z dzieciakami. Natomiast to, co robiłem ja w szkole i to, co robiła na przykład Monika i w szkole, ale też wspierając, bo były takie różnego rodzaju też grupy, dziecięce grupy cyrkowe, czy młodzieżowe grupy cyrkowe, to w tej, w, te, w takich grupach, czyli które spotykały się powiedzmy raz na, na, na tydzień w jakimś miejscu, na przykład szkoła, świetlica szkolna, czy, czy jakiś, nie wiem, klub młodzieżowy, czy, czy czy jakiś dom kultury, kiedy te dzieciaki się uczyły pewnych rzeczy i to było to pewnym procesem, no to poprzez tą pedagogikę cyrku one uczyły się życia, bo oprócz tego, że pracowały z tym wszystkim, o czym mówiliśmy, czyli najpierw z tymi przekonaniami, żeby troszeczkę je tak, żeby się tak Roz... rozmroziły z jakichś takich strachu przed tymi pewnymi rzeczami, przed nauką, przed, przed pokazaniem się, to kiedy się tego nauczyły, no to zaczynała się prawdziwa, Mini lekcja życia, czyli tworzymy teraz pokaz, który pokażemy innym. A więc ja na tym pokazie mogę pokazać swoje triki, mogę jakby już pokazać moją kreatywność, mogę razem z, z kimś innym w parze pokazać się jakieś triki, mogę do tego dać jakieś swoje, wymyślić jakieś przebranie, mogę do tego dobrać muzykę, a więc też zaczynam pracować z tremą, bo to będzie występ, zaczynam pracować tak naprawdę nad wystąpieniem publicznym, bo przecież to będzie występ i będą inni patrzyli na mnie i mnie oceniali. Mogę właśnie się wyrazić, w jaki sposób mogę pracować z moją tremą, wstydem i, i strachem I, i tu znowu mamy Mamy taką przepiękną mieszankę wartości i umiejętności, które nam będą pomo pomocne w przyszłym życiu. Bo jak ja się nauczę tego teraz, to za chwilę pójdę na studia, a na studiach będę, nie wiem, chodził na jakieś różnego rodzaju praktyki, staże. Jak ja będę, nie będę się bał sceny, a sceną nazywam też sytuację, w której wychodzę do innych, pokazuję się przed innymi, robię prezentację, idę na rozmowę kwalifikacyjną. No to jeśli ja nauczyłem się tego podczas na przykład Mojej przygody z pedagogiką cyrku, no to ja nie muszę się tego uczyć. Teraz, kiedy kończę studia i nagle idę na rozmowę kwalifikacyjną, jestem przerażony, bo nigdy nie byłem w takich sytuacjach. Więc tutaj mamy całe przepiękne spektrum rozwoju osobistego. Ja pamiętam, że Monika też uczyła dzieciaki trochę dawania, bo mhm. pamiętam takie występy, które były dla dzieci w szpitalu mhm. dziecięcym, robione też przez dzieciaki z takiej tak. grupy. To naprawdę. Bardzo pozytywny efekt. Tak, to, to, to jest kolejna rzecz, czyli my możemy wspierać. Oprócz tego ja pamiętam, że, że też Monika i na różnego rodzaju festyny, tak. spotkania charytatywne też zabierała dzieciaki. Ja ze swojej szkoły zabierałem dzieciaki na przykład do innych przedszkoli, żeby też młode dzieciaki, małe dzieci zobaczyły, co można robić. A oczywiście te, te moje dzie dzieciaki ze, ze szkoły też nabywały właśnie te umiejętności kompetencje, także no to, to tutaj pewnie jakbyśmy sobie siedli i, ta, i taką książkę przejrzeli, to, to jeszcze dużo różnych rzeczy tak, by, się, by się pojawiło. To, to w ogóle ją można zdobyć gdzieś, tę książkę, czy, czy to już jest po prostu <noise> można ją zdobyć jedynie u, u mnie i pewnie u Pawa Fortuny. Natomiast w tym momencie, no to, to jeszcze chyba mam około 200 sztuk, one sobie tak czekają i po prostu albo. Są piszcie jako, do, piszcie tak, do Mirka. Jako, jako, ja. Jako pewne nagrody, albo, albo czasami. Może jakiś konkurs gdzieś, zrobimy? Tak, albo jak gdzieś czasami się wybieram na, na jakieś spotkanie, to, to po prostu hmm. mam. One sobie jeszcze czekają. Dla, dla tych, którzy bardzo będą zainteresowani, to, to tak, na pewno. W piszcie. Stęcie. przekonajcie Mirka, żeby taką książkę sprzedał, prezentał. Ale faktycznie możemy wymyślić jakiś konkurs Dokładnie, i, to, i... to zrobimy na pewno. Ja oczywiście poproszę Cię tu o. Dobrze. dedykację później. Dziękuję. Może przejdźmy trochę do innego tematu, bo ty się specjalizujesz w metodach uczenia i rozwijania kompetencji. Poważniejsze rzeczy, dorośli ludzie i biznes? E, tak, e, ja oczywiście od samego początku. No, żonglowanie też wykorzystywałem w biznesie, ja, 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 znaczy w biznesie, no, w, w pracy z osobami starszymi, z, z, z pracownikami, firmy, z menadżerami, też jako, jako taki sposób otwierania innych, ale to nie tylko było żonglowanie, bo ja miałem. Czy, czy, czy mam, chociaż już się trochę wyleczyłem, tak jak mówiłem wcześniej, miałem takie ADHD rozwojowe, że wszystkiego, czego się czepiałem, to, to też zatrudniałem to do, do pracy rozwojowej, do, do rozwoju innych. Bo ja pracując, z, z, z tak jak to się nazywa, z biznesem, ale mówię tutaj o, o menadżerach, o pracownikach firm, ja się akurat nie, nie trudnię ani żadnymi negocjacjami, ani technikami sprzedażowymi. Bardziej to są rzeczy związane z rozwojem osobistym, właśnie z komunikacją, z wystąpieniami publicznymi, czy też z pracą, właśnie z, z, ze stresem, z emocjami. No i tutaj na pewno też wykorzystywałem to żonglowanie jako właśnie sposób przekraczania pewnych granic, pracy z własnymi granicami, ale, ale tam się pojawiło w między, międzyczasie. Sztuka iluzji, w której się zakochałem dobre też jakieś 6, 7 czy 8 lat temu. Ale także improwizacja teatralna mhm, i komediowa. Wrócimy do tego tak. tematu zaraz. Więc, no a ostatnio, no, to, to może już nie, nie jest tak niekonwencjonalne te tematy czy, czy techniki, natomiast to jest również storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii czy wyrażania siebie jako, jako właśnie szef, jako menadżer, jako, jako człowiek, który pracuje z innymi, no właśnie na scenie. Ja, ja, ja jestem przekonany, że to, kiedy występujemy nawet przed jedną osobą, to my jesteśmy na pewnej scenie życia, i, no i fajnie, żebyśmy umieli sobie na niej poradzić. Mm -hmm. Ten storytelling się często pojawia. Um, opowiedz trochę, jak, jak to się wykorzystuje w korpo? Taki story, storytelling? Na T czym to polega w ogóle mm -hmm. i jak to się je? To, to, to od razu też powiem, że, że to niekoniecznie musi być w korpo, bo ja e, e, storytelling to równie dobrze my możemy, ja mogłem wykorzystać e, wczoraj kiedy zaspiałem z, z Leonem w namiocie e, opowiadając jemu historię, e, bo to są historie, e, które my możemy opowiadać po to, żeby, żeby czegoś uczyć. E, to może być historia prawdziwa lub wymyślona e, dotycząca tego, jak nie wiem, ważna jest praca zespołowa, jak, jak y, 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 dobra komunikacja będzie, będzie działała, albo jak, jak, jak zakończyć jakiś konflikt, albo y, jak być asertywnym i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, dziecku opowiadamy może trochę inne historie, natomiast ja w tym momencie jestem w trakcie pisania y, książki y, dotyczącej właśnie wykorzystania opowiadania historii y, w pracy, no, szefów, menadżerów, ale także psychologów, czy, czy, czy pedagogów, czy, czy coachów, właśnie w pracy z innymi. I tu ja mówię o takich głównie o historiach, które są nasze, które są prawdziwe, bo jeszcze inny temat to są to są historie firm, to są historie produktów, gdzie czasami te rzeczy są w jakiś sposób wymyślane, w jakiś sposób redagowane, żeby, żeby miało to też ręce i nogi. Natomiast to. To, to czym, czym ja się zajmuję, to jest, pomagam ludziom. Tak, na przykład tworzyć nie wiem wystąpienie, kiedy, kiedy przychodzi szef i, i ma zrobić coś takiego, co się nazywa ekspoze szefa, czyli dzień dobry, powiedzieć. Ja to teraz rządzę. Ja dzień dobry teraz rządzę. Teraz się wszystko zmieni. No i, i właśnie można to tak powiedzieć. Dzień dobry, ja to teraz rządzę. To, to co chciałem powie powiedzieć, przeczytałem, tak jak to mówił Dyzma i może wypunktować to, czego sobie życzy, czego się nie życzy. Dziękuję do widzenia. No i. Będzie tak jak zawsze, tak? Natomiast może to być też tak, że, że ten ktoś opowie. Ja znowu to porównuję do, do tego, kiedy przygotowywałem bezrobotnych, czy w ogóle zajmowałem się pracą z przygotowywaniem ludzi do rozmów kwalifikacyjnych, czy to byli właśnie studenci, czy, czy, czy osoby bezrobotne. Kiedy mówiłem, jak idziesz na taką rozmowę, ja wtedy nie wiedziałem, że, że jakby intuicyjnie dobrze to robię. Jak idziesz na taką rozmowę, to to nie może powiedzieć ja jestem ja dobrze się komunikuję jestem kreatywny potrafię pracować pod presją czasu i, i stresu i jestem otwarty i potrafię negocjować no bo to jest taka lista życzeń, które możemy, każdy może to powiedzieć, tak? Natomiast chodzi o. To, i, i ten szef też może przyjść i powiedzieć: Ja, no ja jestem dlaczego jestem dyrektorem, <laughs> je, jestem dobrym organizatorem, potrafię Wami dobrze zarządzać i będzie Wam dobrze z, ze mną, tak? No i ludzie mają dość takich pierdół za przeproszeniem, tak? Każda. My jesteśmy zalewani informacjami i my nie wierzymy w większość informacji, chyba że są dobrze, dobrze jakoś spreparowane, dlatego też dzienniki telewizyjne. Kombinują, jak to zrobić, żeby ludzi zatrzymać przy sobie. I tam są emocje, tam są, tam są różnego rodzaju hasła, które zatrzymują nas, ale takimi też emocjami my możemy się posługiwać właśnie w opowiadaniu historii. Może nawet nie emocjami, ale właśnie tymi historiami, kiedy ten szef przychodzi i mówi: Ja jestem osobą, zaufajcie mi, jestem osobą, która jest dobrą organizatorem. I teraz opowiada historię, kiedy mu się to udało, albo opowiada: Ja. Ja potrafię zarządzać ludźmi i wymyślać, nie wiem, dobre, dobre pomysły, tak? I, i opada o, nie wiem, o czasie pandemii, kiedy musiał dobrze zorganizować coś i, i wymyślić jakieś pomysły, żeby, żeby ludzie i przeżyli, i przetrwali, i, i żeby biznes dalej się kręcił, tak? Albo kiedy mówi o tym, żeby ludzie nie bali się, kiedy, kiedy przydarzy im się jakaś porażka, żeby nie bali się przyjść mu o tym opowiedzieć. I opada swoją historię, kiedy o swojej porażce, dzięki której. Czegoś się nauczył i, i zyskał coś, i on wie, że porażki są drzwiami i, i, i kluczem do, do sukcesu, i tak dalej, i tak dalej. Możemy opowiadać o różnych rzeczach. To mogą być historie dotyczące zaufania, dotyczące właśnie tego, jak ważna jest praca zespołowa. Yy, yy, więc, więc książka, o której mówię, yy, mówi o, czy dotyczy właśnie tego, jak ja jako szef mogę przekazywać informacje o mnie, ale też mogę przekazywać informacje o zmianie. Mogę jako szef, jako menadżer mówić ludziom, żeby się nie bali zmian, które przychodzą. Albo uspokajać ich, albo pocieszać, albo takich ochrzanić. W sumie takich ochrzanić chodzi o to, żeby zdali sobie sprawę, czym może skutkować na przykład ich dalsza Niekompetencja, tak? Czyli tu nie chodzi o to, żeby teraz im zagrozić jakimiś konsekwencjami, bo ludzie są i tak przygotowani, przyzwyczajeni do tego. Bardziej mówię o tym, kiedy na przykład taki szef opowie historię, swoją historię, kiedy, kiedy olał jakąś sprawę, kiedy nie przykładał się do czegoś, kiedy, kiedy nie zwrócił uwagę na pewne detale, bo był za bardzo taki no, rozluźniony i to na przykład skutkowało jakimiś konsekwencjami dla niego, dla firmy, dla, dla zespołu. Znowu, ludzie wierzą w historię, nie wierzą, nie wierzą w jakieś informacje, nie wierzą w fakty. Dlatego uwielbiamy Netflixy, HBO i te wszystkie inne rzeczy, nowe Jamesy Bondy, nowe Batmany. Czekamy na kolejne odcinki czy czy, czy serie jakichś seriali, ponieważ tam coś się dzieje, to są historie, które my lubimy słuchać, i historie, moim, moim zdaniem, takie, takie krótkie, konkretne historie, które opowiadamy właśnie naszym pracownikom, współpracownikom, czy też naszym dzieciom, tak to powinny być rzeczy, które nas czegoś uczą. Bo historia, jeśli jest jakby efektywna, to musi mieć pointę, musi mieć jakąś wartość, musi mieć jakiś cel. I oczywiście. Ja pracuję nad, nad tworzeniem takich historii z, z ludźmi, którzy, którzy też w to wierzą. No, nie, nie pracuję z ludźmi, którzy. Którzy by do mnie przyszli i powiedzieli, Ja chcę, żeby po prostu moi, moi pracownicy tyrali jeszcze więcej, żeby po prostu, hura, jestem zwycięzcą i szli do, do przodu. Bo mówimy to... cały czas o środowisku biznesowym czy korporacyjnym. Mów, tak? Mówimy tak, o środowisku biznesowym, korporacyjnym. W drugiej książce zajmę się tematem rodziców i dzieci oraz dziadków i dzieci, czyli jak ci rodzice i dziadkowie mogą opowiadać tym dzieciom te historie, bo, bo to jest jakby kolejny, kolejny genialny temat. Tam jest już. Wchodzimy też w tematy terapii narracyjnej, jak po prostu historie, właśnie to, jakie inni nam opowiadają, jak mogą nas rozwijać. Plus do tego, jakie my historie sobie opowiadamy o nas, tak? Samych, czy to są historie nas wzmacniające, czy nie. Natomiast na, 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 na ten moment bardzo mnie jakby kręci i interesuje to, właśnie, żeby też umieć y, 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 przygotowywać ludzi do, do takich wystąpień, które są. Y, y, mądre, szczere, które trochę odsłaniają tych ludzi, pokazują też ich jako prawdziwych y, szefów, jako ludzi z krwi i kości, którzy też mogli mieć różnego rodzaju trudności, y, perypetie, porażki, z których się nauczyli, czyli y, o, może, może inaczej, y, może, y, może to nie jest stricte nawet y, jakiś biznes czy, czy korporacje, tylko bardziej możemy mówić o liderach. To mhm. mogą być różni ludzie też. Tak, z, można być w rodzinie, swojej Tak. Też, to mogą być też nie wiem NGOsy. To, to mogą być to to mogą być ludzie, którzy są w środowisku jakimiś liderami. I teraz jak oni mogą? występować jak oni mogą przedstawiać różnego rodzaju historie albo jakieś cele albo plany tak żeby to by było po pierwsze ciekawe i, i zjadliwe i zrozumiałe bo, bo my w tym momencie nie rozumiemy ludzi którzy mówią też za bardzo za wile i i, I za dużo mówią nam o nie wiem jakichś rzeczach związanych z badaniami, z jakimiś różnymi innymi rzeczami, coś, co jest za trudne. Historie, historie są proste, piękne i, i efektywne, ale to też te, te osoby, które to przekazują, muszą być prawdziwe. Jeśli, jeśli ktoś jest nieprawdziwy i udaje tego lidera, to szybko zostanie. Jakby, no, sprowadzony. Sprowadzony. Na swoje miejsce. Tak. My mamy takie antenki i, i mamy takie, y, jakieś takie skanery w naszych głowach, że, że wyczuwamy, kto, kto pięknie mówi, a guzik robi. To wszystko, co mówisz, zanim książka będzie, mm -hmm. bo będzie kiedy? Ona musi się ukazać. Ja, ja muszę ją dokończyć w ciągu kolejnego miesiąca, żeby żeby to mogło się zadziać w tym roku. Ale te rzeczy... To musi się zadziać. Te rzeczy są wszystkie na twojej stronie, tak? To, co, czego ty uczysz, czyli storytelling, wystąpienia publiczne. Tak. Ta, ta, tam jeszcze jest nawet trochę o niekonwencjonalnych metodach szkoleniowych, bo o tym popełniłem książkę w 2010 roku. Jest tam też o improwizacji komediowej, która też jest kolejną metodą jakby też takiej pracy ze sobą. I można tak. ciebie zaprosić na poprowadzenie takich warsztatów albo się zapisać gdzieś do ciebie jak, tak? jak najbardziej bardziej na poprowadzenie warsztatów. Ja na ten moment nie robię takich tak zwanych otwartych warsztatów. Trochę i nie mam na to czasu, ale też nie mam na to głowy, bardziej, bardziej, gdzieś tam zazwyczaj czekam na, na jakąś zorganizowaną grupę, którą mogę się zająć. Czyli wchodzisz po prostu z czystą wiedzą wtedy. Tak, tak, mhm. tak. Wiedza, praktyka. Przywołałeś właśnie improwizację, czyli poławiacze pereł chodzą tak. nam tu. Teatr improwizacji to się świetnie ogląda, ale jak się tego nauczyć? Ha, ja też się nad tym zastanawiałem. W 2015 roku Przemek Bubsiński, który, którego no wcześniej też ciągle za nim chodziłem i męczyłem go, żeby. Żeby zrobić jakieś takie warsztaty. On w końcu w 2015 roku, kiedy jego grupa No Potatoes. Pamiętam, tę grupę tak, rozpadła się. Każdy gdzieś tam, uczestnicy tej grupy poszli swoimi ścieżkami. No to wtedy Przemek zadzwonił do mnie, zadzwonił też do, do, do innych obecnych aktorów tej grupy, poławiacze Perel Improv Teatr. No i zaczęliśmy przygodę. Przemek. Z, z, robił nam warsztaty i przygotowywał nas do no nawet pierwszego wystąpienia. Jak ja sobie przypomnę. To są metody konkretne na improwizację? Tak. To Możesz są, taki wrzucić jeden. Znaczy, to, to rodzynek taki na przykład? E, to, to, to może za chwilę o jakichś takich ćwiczeniach to jeszcze mogę powiedzieć. Natomiast to, to na co się zwraca tam uwagę i, i to, co my ćwiczyliśmy. To były rzeczy. Po pierwsze, to było umiejętność skupienia się na to i teraz, czyli wszelkiego rodzaju ćwiczenia dotyczące uważności, bycia tu i teraz, koncentracji na, na tym, co ja mam w głowie, ale koncentracji też na partnerze. To są umiejętności, niezwykle ważne umiejętności słuchania. Słuchania tego, co mówi partner, a nie słuchania tego, co ja mam w mojej głowie, tak? to w naszym życiu jest tak kiedy ja rozmawiam tak z moją żoną albo z moim dzieckiem albo albo nie wiem klient ze, ze sprzedawcą to każdy z na, w nas ma w głowie jak, jak ten ktoś się o coś zapyta to już każdy ma odpowiedź tak już już ma yy, Odpowiedź dla, dla tej drugiej strony, i my już przestajemy słuchać. Czasami na przykład są ćwiczenia, gdzie na przykład możemy rozmawiać ze sobą, mając tylko do dyspozycji na przykład jedno słowo, albo dwa, albo trzy, zależy ile wyrysujemy. I, I zobacz, jak, jak, jak bardzo to też jakby zmusza nas znowu do, do, do bycia pomysłowymi, kreatywnymi, żeby coś wytłumaczyć. Albo jest takie ćwiczenie, które się nazywa spóźnienie, kiedy. Kiedy to publiczność wymyśla przyczyny spóźnienia się jakiejś osoby, na przykład do, do pracy, ta osoba przychodzi, tylko ona nie wie, co zostało wymyślone, ponieważ jest poza, poza, mm -hmm. z, poza miejscem, w, wychodzi z, z tego miejsca, gdzie jest publiczność, później wraca. Jedynie to, w jaki sposób może się dowiedzieć i przekazać informację temu powiedzmy szefowi to jest od człowieka, który stoi tam dalej za szefem i pokazuje to na migi na migi, jakby swoim ciałem swoim jakby całą mową niewerbalną więc znowu mamy ćwiczenie genialne ćwiczenie skojarzeń i umiejętnego obserwowania i wyciągania no, no jakiejś esencji z tego co ktoś pokazuje, więc znowu w, w technikach improwizacji, tam, tam tam są też rzeczy związane ze skojarzeniami. Ćwiczenie, które, które my zawsze uwielbiamy robić i zawsze robimy na warsztatach i kiedy przed, przed występami, kiedy też to, to jest ćwiczenie, no właśnie takie skojarzenie, czyli ja mówię słowo, Stoimy, nie wiem, w czterech czy pięciu w, w, w kółku, i to jest, pstrykamy po prostu palcem, i na każde pstryknięcie idzie kolejne słowo. Mm -hmm. tak? Czy jak ja powiem słońce, ktoś mówi promienie, ktoś mówi wakacje, ktoś mówi plaża, od plaży później idzie, nie wiem, piasek, woda, butelka, sklep, i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. Nieważne jest, czy, czy te skojarzenia są mądre, fajne, śmieszne, ważne, że my znowu odważamy się w naszej głowie. Jak, jak najszybciej znaleźć to, to skojarzenie. Ale też przestajemy myśleć chyba o tym, co inni o nas powiedzą, więc tak, to po prostu nie tak, ma czasu na to, tak, więc to, musimy to, działać. To, to jest bardzo ważne i, to i tu znowu wracamy też do tej kreatywności, do tej znowu odwagi do myślenia samodzielnego, nie patrzenia na tym na, na to, jak inni nas ocenią. Bardzo, bardzo jakby symptomatyczne jest to, kiedy, kiedy prowadzimy warsztaty, czy to dla młodzieży, czy to dla, dla pracowników, czy to dla dzieci, czy dla rodziców, że na początku, kiedy ludzie nie znają tego ćwiczenia albo nie znają nas, kiedy prosimy o te wolne takie skojarzenia, to widzimy, jak. jak, jak Czasami to, to, jest, wiesz, to, to jest naprawdę bardzo proste skojarzenie, typu nie wiem, krzesło, tak. No i tutaj mamy do wyboru, tak, albo nie wiem, stół, albo nogi, albo drewno, albo jakieś inne rzeczy, czy nie wiem, buty. No to też mamy, nie wiem, stopy, piasek, sznurówka, podeszwa i tak dalej. Ale czasami ludzie długo się zastanawiają, bo. I my później widzimy, że starają się strzelić coś takiego fajnego, bo przecież improwizacja to po pierwsze albo trzeba mądrze, bo inni patrzą, no albo trzeba, boków. Musimy. albo trzeba śmiesznie. I, I my ciągle, jakby mówimy, tłumaczymy, że, że to jeśli my nie pozwolimy sobie na pewien taki spontan. flow na spontan, taką, żeby to cokolwiek wyszło, to to samo gdzieś będzie się działo w naszym życiu, że my też zanim wypowiemy, te, ten, znajdziemy rozwiązanie dla jakiejś sytuacji, rozwiążemy jakiś konflikt, skomunikujemy się w jakiś inny sposób, albo właśnie znajdziemy jakiś pomysł na coś, no to, to znowu może dużo. Może Dużo czasu minąć, tak? Albo w ogóle możemy tego nie wyartykułować, ponieważ ciągle będziemy się zastanawiali, czy to jest na tyle dobre, na ile my chcemy, żeby to było dobre. Ja polecam serdecznie każdemu taki występ poławiaczy Pereł. Można Was wiem, że w kulturalnej chyba oglądać. Tak, kulturalna restauracja. I śledzić można tak. w ogóle w Polsce, bo podróżujecie po Polsce. Podróżujemy, ale podróżujemy to przeważnie są imprezy zamknięte właśnie na, na zaproszenie różnego rodzaju czy, czy, czy firm, czy instytucji, gdzie gdzie przyjeżdżamy i, i albo robimy pokaz, albo prowadzimy jakąś galę plus pokaz. Natomiast co miesiąc tutaj na ulicy Grodzki 26, jesteśmy, to trzeba sprawdzić poławiaczepre.pl albo na Facebooku, znajdźcie i, i będzie tam widać, kiedy jesteśmy. Teraz chyba w wakacje może będzie przerwa, może wystąpimy, zobaczymy, ale na pewno od, od września wracamy. No i ja polecam jakiekolwiek gdzieś, jak, jak znajdziecie jakieś warsztaty, możliwość właśnie uczestniczenia w takich warsztatach, to, to niezmiernie polecam. Wiem, że takie warsztaty otwarte prowadził wcześniej w Hadze grupa Teatr Bezczelny, Później też gdzieś indziej, gdzieś chyba w Centrum Kultury. Yy, takie spotkania otwarte, czy, czy, czy próby otwarte, czy warsztaty też, też prowadzili, więc jeśli, jeśli chcecie, nie wiem, nie wiem, jak to teraz wakacje, czy po wakacjach będzie wyglądało, ale bardzo serdecznie zapraszam. Gen mam, mam wrażenie. Że nic mnie tak nie rozwinęło w takiej otwartości, swobodzie, wolności, też no, kreatywności i odwadze na scenie, właśnie jak, jak improwizacja, jak te występy, jak te warsztaty, których byłem poddawany. Ja pamiętam, że na początku byłem tak, że jak pierwszy, pierwszy pokaz mieliśmy 17. Marca 2015 roku, nikomu ze znajomych nie powiedziałem, bo po prostu byłem tak jeszcze przerażony tym wszystkim, ale, ale to znowu, to, to, to jest to samo co z żonglowaniem, to jest proces, to jest proces uczenia się i otwierania się, i, i to też musiało minąć też dużo czasu, że ja, ja też jakby do tego dorósł, do. Do tego też, tak jak miałem popełniać te błędy w tym żonglowaniu, też musiałem się nauczyć popełniać błędy, czy, czy może nie nauczyć, ale, ale jakby pracować z tymi błędami, które, które były też w tej improwizacji, to wszystko ma naprawdę duże znaczenie i, i później obfituje w, 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 w takie bardzo pozytywne rzeczy. No to jest niemal 10 lat, więc na to są kolejne sukcesy wasze występy, ale podziel się taką spektakularną porażką waszą. Może nie, nie naszą, ale każdy ma jakieś tam swoje spektakularne porażki. Pamiętam na jakimś drugim albo trzecim występie, to było tak, że, że wyszedłem i już nawet nie pamiętam, jakie to było ćwiczenie czy, czy jaka to była gra. Ale kompletnie nic nie, nie mogłem powiedzieć, ponieważ to, to trzeba było tam szybko, jakoś zaskakująco odpowiedzieć na, na coś. Ja po prostu nie. I później każda kolejna gra, każde kolejne wejście, to już chyba w, w mojej głowie było coś takiego, coraz że. Coraz trudniej było? Bo coraz trudniej, bo się spaliłem, bo już tam chochliki w głowie podpadały, no to teraz będzie coraz gorzej. Za chwilę, a zaprosiłeś znajomych, tak? Na pierwszy nie zaprosiłeś, pokaz na drugi zaprosiłeś, no to teraz znajomy jeszcze zobaczą, jaki jesteś kiepski, i tak dalej, i tak dalej. No to 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 są rzeczy Straszne, jednocześnie one bardzo dużo uczą. One też koledzy mnie bardzo nauczyli. Wszyscy pozostali mają duże doświadczenie sceniczne. Więc ja tylko byłem takim nieopierzonym człowiekiem, który no miał doświadczenie w pracy warsztatowej, i szkoleniowej, ale się okazało, że to nie jest to samo, co, co scena. Ja wychodziłem, odwracałem się bokiem albo tyłą od tej publiczności, gadałem do kogoś i słyszałem co chwilę: do publiczności gadaj, do publiczności się odwróć. Albo wychodziłem, coś tam mamrotałem i tylko z tyłu słyszałem od kolegów GŁOŚNIEJ! GŁOŚNIEJ! Więc szybko, szybko się też nauczyłem jakby pracy z tym i, i to też jest super, no. Super dlatego, że no Znowu po prostu do żonglowania y, y, nie nauczymy się żonglować, nie podnosząc piłek z ziemi i, i nie nauczę się występować, nie, nie popełniając jakichś błędów, y, na, na które nie jestem nie wiem, przygotowany albo których, do których nie jestem y, y, jakby nauczony pracować z nimi. Więc to są wszystko rzeczy, które niezwykle uczą i rozwijają. Mm -hmm. No i teraz wychodząc na scenę, czy, czy, na, czy podczas warsztatu, czy szkolenia, czy czasami prowadząc jakąś konferencję, albo występując na jakiejś konferencji, ja czuję się o wiele bardziej swobodny, otwarty, ja tak, 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 tak żartuję, że, że, że ta improwizacja daje dużo takiej swobody tego, że ja nie, nie patrzę, bo, bo, bo kiedyś jak zaczynałem te szkolenia, no to sobie myślałem, że patrzyłem na to, tą publiczność na tych konferencjach czy na szkoleniach jako na taką, że oni coś mi mogą zrobić, zagrozić mi, nie wiem, nie słuchać mnie, śmiać się ze mnie. Natomiast bardziej teraz kiedy kiedy no i mam większe doświadczenie i większe umiejętności, możliwości to ja tak, tak sobie gdzieś tam myślę, to ja mogę, to oni niech się teraz nie boją, bo ja mam dużo naprawdę pomysłów jak ja połączę właśnie i, i to żonglowanie i tą iluzję i i różnego rodzaju rzeczy związane z improwizacją. To tam naprawdę można różne fajne rzeczy zaskakujące dla nich też zrobić. W takim pozytywnym słowa znaczeniu. No dobrze, to wiemy gdzie jesteś. Wiemy, że pracujesz nad dwiema tak? książkami czy jedną? Nie, no na razie to ta jedna. Tam kilka w międzyczasie się zrodziło Aha, tych książek, ale, ale tak jak mówię... Wiemy, mówiłem, że ona będzie w wrzesień, październik. Rzesień, październik tak. To na pewno będzie gdzieś można zobaczyć w internecie. My też na pewno będziemy u siebie wrzucać. Jeśli chcesz, Robercie, to możemy kolejny podcast zrobić dotyczący strict, na przykład storytellingu. Który Dobrze. jest naprawdę no, kopalnią genialnych pomysłów, bo, bo tak jak mówiłem. No można... Tak, ja muszę powiedzieć, że ja połowy pytań to wywaliłem, bo godzina minęła, a możemy gadać i gadać. Tak, tak. Ale powiedz mi jeszcze no, takie większe ambicje na przyszłość poza książkami, Twoje. Moim takim tak, tak jak takim mottem moim było to, żeby nauczyć ludzi wszystkich w Polsce żąglować, no, nie zdążyłem, ale przekazałem pałeczkę innym, ale takim też marzeniem było to, żeby odbyła się ta europejska konwencja Żonglerska i to przerosło najśmniejsze oczekiwania, bo, bo w tym roku trzeci raz to już będzie organizowane. Także tutaj fundacja Sztuk Mistrzem między innymi albo przede wszystkim jest, jest takim. No naprawdę wysoce wykwalifikowanym i, i zaufanym, jakby spadkobiercą moich, moich marzeń, i, i wiem, że oni po prostu doprowadzą ten, ten temat pedagogiki cyrku i nowego cyrku do naprawdę do wyżyn, perfekcji i efektywności. To, to, to ja teraz skoncentrując się właśnie nad tą komunikacją, nad tymi wystąpieniami, nad tym storytellingiem. Na pewno chciałbym, poza tymi warsztatami, które prowadzę dla, dla firm, dla, dla liderów, na pewno chciałbym, żeby to stało się tak znane i rozpoznawalne jak, jak, jak teraz żonglowanie. To chciałbym, żeby ten storytelling, opowiadanie historii było tak znane i rozpoznawalne wśród też i rodziców, i, i właśnie, nawet seniorów, tak, żeby oni się nauczyli opowiadać dobre, konkretne, nierozwlekłe i nie, nie z tysiącami dy dygresji e, historie swoim dzieciom i, i wnukom. Natomiast ja, ja jeszcze tak odnośnie swoich celów, no to ja już to, to zaczynam robić, ale, ale też chciałbym się porozwijać w tym jeszcze bardziej i, i znaleźć ludzi, dla, dla których mógłbym to robić. E, ja, ja chciałbym właśnie Pracować z liderami pod kątem pracy nad ich wystąpieniami, nad ich historiami. To nie mówię, czy, czy o pisaniu jakichś wystąpień, bo, bo też to obecnie robię, ale bardziej nad takim konsultowaniu i i nad tym, żeby, żeby ci ludzie, którzy występują na, na scenie, którzy mówią do, do innych, czy to, czy to będą liderzy firm, czy to będą liderzy społeczni, czy to będą liderzy w jakiś strukturach takich niezależnych, NGO-sów, żeby żeby oni umieli się tak wypowiadać, żeby ludzie im ufali, wierzyli, ale żeby oni, oni sami też sobie wierzyli i ufali. Dla mnie storytelling, opowiadanie historii i wystąpienia jest niezwykłym narzędziem, które trochę zostało zapomniane, bo no, nikt nas tego nie uczył, ani w szkole, ani wręcz ani, przeciwnie, przez te bajki domu, opowiadać. Przez te bajki, a jak się szło pod, pod tablicę, albo stawało się w tej ławce, no to była najgorsza kara, którą można było sobie wyobrazić, i, i później jak się siadało, cały czerwony, albo jeszcze wszyscy się inni śmiali. Natomiast no, ja chciałbym doprowadzić do tego, żeby, żeby w Polsce powrócił. Jakiś szacunek do takiej wypowiedzi publicznej, żeby, żeby w szkołach uczono tego, żeby ktoś, kto, kto, kto przejmuje zarządzanie, dowodzeniem jakąś grupą osób, żeby potrafił się wypowiadać. Ktoś, kto wychodzi na, na środek, na Akademię, czy nauczycielską, czy, czy przed grupą pracowników, czy gdziekolwiek indziej, żeby nie zaczynał od tego, bardzo się stresuję i nie wiem, czy mi się uda coś powiedzieć, tylko żeby zaczynał z pewnością siebie i żeby potrafił albo porwać ludzi do działania, albo stworzyć w nich poczucie jakiejś wartości, piękna, albo stworzyć to, żeby, żeby oni się po prostu śmiali, albo czasami może zapłakali. Żebyśmy znali wartość słowa i znali wartość tego, do czego to słowo może nas doprowadzić. No to piękny, ambitny cel. Tak. Będziemy robić wszystko, żeby pomóc. Pomożecie? Pomożemy. To już na koniec. Pięć szybkich pytań do mm -hmm. naszego gościa. Swoim osobistym doświadczeniu, inna niż słownikowa definicja kreatywności. To tutaj, jakby wracam do tego, że to jest odwaga. I tutaj nie zmienię tego. Szeroko pojęta odwaga. A jedna rzecz, która sprzyja kreatywności. No, no to, jeśli nie, nie, nie ta odwaga, to tutaj ta, ta wolność. I yy, znowu szeroko pojęta, bo to jest wolność myśli, wolność jakiegoś działania. Yy, tak. A jeden morderca kreatywności dla ciebie. Nasze przekonania, nasze, nasze czasami dzieciństwo, nasi rodzice, jeśli, jeśli nas nie, nie wspierają, no, czyli morderca kreatywności, no to no dobrze, to nie wspierające przekonania, to tak, które są też nabywane poprzez nasze całe, całe życie. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w codziennym życiu oprócz opowiadania bajek dzieciom. I Ja jestem przekonany, że większość rzeczy można robić kreatywnie i ciekawie. Ja teraz jestem nastawiony ciągle na to, jak mogę ciekawie, kreatywnie i nieszablonowo zaprosić dzieci do uczestniczenia w, w domu, w pracach a, domowych i tak dalej. I a, a. I to jest zastanawianie się nad tym, jak ciekawie zaprosić do sprzątania, jak ciekawie pokazać, że sprzątanie może być jakąś zabawą. Albo właśnie, że wieczorna rozmowa, podsumowanie, nie wiem, tego dnia może być właśnie czymś takim innym, ciekawym, jak droga do przedszkola może być drogą, która nie jest tylko słuchaniem radia i mówieniem, co dzisiaj rob, będziesz robić, albo jak wracamy, co robiłeś, tylko na przykład opowiadaniem sobie bajek, słowo po słowie, albo zdanie po zdaniu. Tak, Nie Jestem przekonany, że że wszystko, co robimy, możemy robić inaczej, ciekawiej. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. Myślę, że możemy zastanowić się nad jedną rzeczą, której się boimy albo baliśmy zrobić, i dać sobie taki proces czasowy, na przykład kilku miesięcy albo roku, żeby to w końcu zrobić. To długi horyzont. Jesteśmy no. przyzwyczajeni, że chcemy od razu, nie, to jednak trochę trwało. Bo jakbym powiedział, żeby w ciągu tego tygodnia zrobili to, czego się boją, to może by tego nie zrobili. Tutaj bardziej myślę o tym, może jeśli ktoś się boi zrobić tego prawa jazdy, no to niech niech zacznie nad tym pracować, tak? Mm. Jeśli w ciągu tygodnia chcemy coś zrobić, to możemy zadzwonić do przyjaciela, z którym dawno nie rozmawialiśmy i, i możemy to zrobić. Albo możemy w ciągu kolejnego weekendu wybrać się z żoną na miasto i zjeść w restauracji jakiś posiłek, którego po prostu nigdy nie jedliśmy albo baliśmy się albo, albo po prostu wybrać to na zasadzie chybił trafił albo dać możliwość wybrania tego posiłku kelnerowi albo zapisać sobie na przykład takiej rzeczy na kartce co chcemy zrobić w kolejnym Tygodniu, miesięcu, na przykład sami, albo z naszą żoną, albo z naszą rodziną, albo gdzie chcemy pojechać w okolicy i rzucić później, nie wiem, kostką do, do gry, albo kilkoma kostkami i zobaczyć, który numer wypadnie, albo po prostu zadzwonić do kogoś i powiedzieć: powiedz mi jakiś numer, cyfrę od 1 do, do iluś I, i to, co, to, co ktoś powie, no to wtedy to będziemy wykonywali, tak. To, to są też rzeczy takie. Znowu zobaczmy, wracamy, jak to wszystko jest też zapętlone ze sobą. My wracamy do, teraz trochę do ćwiczeń dotyczących z improwizacji komendiowej. Tam jednym z takich filarów improwizacji jest akceptacja i Czyli to, co się dzieje, to jakby akceptujemy to. To nas też uczy tego, że musimy sobie jakoś z tym poradzić. I, i to też nas uczy kreatywności i umiejętności radzenia sobie z emocjami, z, z tym, co nam przynosi los, z tym, co nam przynosi partner, albo co nam przynosi publiczność, która nam każe coś robić. Więc to jest wszystko naprawdę tak bardzo fajnie powiązane. Dobrze, powiedz jeszcze na koniec, gdzie można zobaczyć to, co ty robisz, co będziesz robił. Na ten moment za zapraszam na moją stronę internetową mirekurban.pl yy, yy, Za chwilę, za chwilę wyjdzie. Czy wyjdzie jakiś pierwszy artykuł na, na blogu dotyczący. Storytellingu dotyczący wystąpień publicznych, ale to, to, to myślę, że, że stamtąd wszystko będzie jakby promieniowało i tam mm -hmm. wszystkie informacje będą. Mm -hmm. A na Facebooku, tak? Też aktywne, tak, czy? na Facebooku jestem jako na razie Mirek Kurban. to jest taki prywatny profil. Jestem też na, na LinkedIn, na, na, natomiast to, to są takie gdzieś tam rzeczy jeszcze niezwiązane z, z moją stricte taką działalnością zawodową, bardziej tam tak ogólnie się prześlizguje, ale. No i teatr jeszcze, improwizacja. Tak i poławiacze.pl to to, to to jest nasza jakby ta strona i miejsce gdzie, gdzie też możecie nas śledzić i być z nami. No dobrze linki na pewno damy w opisie. Mamy na Facebooku grupę wokół podcastu skupioną, dasz się zaprosić? Tak oczywiście, nie ja już jestem. Ach jesteś już? No, tak jak to się stało? Ty tu tworzysz? Tak, tak. Jestem już. A to super, no, świetnie. <laughs> bardzo się cieszę. Ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wzajemnie. Była bardzo odkrywcza w wielu momentach. Nie, nie, nie zdawałem sobie z wielu rzeczy sprawy. Mam nadzieję też, że nasi słuchacze wezmą coś dla siebie i zaczną to robić. Na przykład żonglować trzema piłkami. Jak najbardziej, jakby ktoś miał jakieś pytania, y, pomysły, propozycje, to, to śmiało piszcie. Dziękuję Ci. Dzięki. Tobie słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy Tytuł Tworzysz Społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to Ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.